No, hej, witajcie kochani bardzo serdecznie. Szeberal z tej strony, Euro Truck Simulator 2. Kochani, rynek pracy, rynek przesyłek. Trzeba czym prędzej sobie szukać nowego zlecenia. Ostrawa, jesteśmy w Ostrawie. Co my tu mamy? Wrocław. Za krótko, albo i nie za krótko. 52 tysięcy. O! Ale to też jest ładnie. Tu mamy Lublin. Tu na Węgry. Tu na Berlin. Czy my mamy jeszcze coś sensownego? Tu na Wrocław, ale to tylko 30 tysięcy. Generalnie nie ma jakichś konkretnych... proszę bardzo, tu jest 200 zł za kilometr. Więc materiały wybuchowe, 14-tonowe, no proszę bardzo. Weźmiemy to. Może akurat na naszego kierowcę spotkamy. Tylko czekajcie, 2 kilometry. 2 kilometry... 2 kilometry zajmie mi... Dojazd. O! Panie! Źle ten odcinek się zaczyna. Źle ten odcinek się zaczyna, jeżeli ja takie rzeczy tutaj robię. O, właśnie. Może w ten sposób zrobię. Tak, właśnie. Tu zmienię. I muszę uważać automatycznie, żeby znowu nie dostać mandatu. Bo jak wiecie, ostatnio, ale strasznie często dostaję mandaty. Co mnie boli. Bo po kieszeniach jednak to daje. Zawsze to jest te 2000 mniej. No dawaj, jedź kretynie, bo ja muszę skręcić w lewo, a nie mogę z drugiego pasa zrobić to. Czy to oficjalnie tak też nie mogę, ale... Dobra, czekajcie, tu mamy w prawo chyba jest ta... Tak. Wjedźmy sobie tutaj czym prędzej. O, to jest moje ulubione miejsce, gdzie się zabiera ten, oferty pracy, gdzie zabiera się naczepy. Dlaczego, powiecie? Zapytacie? Dlatego, że zobaczcie, ile tu jest miejsca. To jest takie niepozorne stanowisko pewnej firmy przewozowej, a kurczę, mają tyle tutaj miejsca i do nakręcenia, i do... Nawet z naczepą, jakbym chciał tutaj wykręcać, jest mega dużo miejsca. To jest mega, mega fajne. Mega, mega, oczywiście, że mega. God damn it. Czekajcie. Już. Już zaraz to będę miał gotowe. Okej. Teraz musimy bardzo uważać. Przypominam, że to są materiały wybuchowe. Zobaczcie. Zobaczcie, jak to wygląda z zewnątrz. To są skrzynie z laskami dynamitu. Prawdopodobnie nawet bym powiedział, że o, że dam to. Może to nie jest nadgabaryt, ale kochani, jak to piźnie, to światło ostrzegawcze musi być. Światło ostrzegawcze musi być, bo ja naprawdę nie chcę nikomu krzywdy zrobić. Ja nie chcę nikomu krzywdy zrobić. Więc moja tak naprawdę dobra wola wymaga tego, żeby nie haczyć tak, jak teraz to zrobiłem. Dobra, rozsiądźmy się wygodnie w fotelu. To tylko... O, właśnie. O, tak. Mam pierwszeństwo. Jestem duży. Możemy jechać. Troszkę mnie martwi to, że nie jestem wypoczęty, ale... W mieście, kochani, do 35 będziemy sobie do tej pory zwalniać. Przynajmniej w tej rozgrywce. Dobra, udało. Udało mi się. No dobra, do 38. Z racji tego, że chcę teraz w tym odcinku przestrzegać przepisów. Chcę wrócić do takiego momentu, w którym byliśmy na początku, czyli że przepisowo jeździmy, nie jeździmy chaotycznie przede wszystkim, tak? Nie ma, że jeżeli mam mocniejszy silnik, to automatycznie mogę szybciej jechać. Nie. Ja mam... Nie chcę stanowić niebezpieczeństwa na drodze. Chcę być przykładem dobrego kierowcy, który tak naprawdę jest wzorem cnót i wszelkich innych ciekawostek. Takich, wiecie... Na Katowice, no dobrze. No dobrze, niech będzie. Tam jakieś bydło jechało. Powinienem w sumie go pozdrowić, ale to nie tędy droga.
Jest godzina, która to jest godzina? 3:25. Być może stanie się tak, czekaj, ile my mamy? 3 godziny jazdy, że uda nam się jeszcze to w dzień dojechać. Dobra, 76, 80, proszę was bardzo. I to będzie moja docelowa taka, wiecie, prędkość, nie? Swoją drogą nieubłaganie zbliżają się dni takie, wiecie, nostalgiczne, gdzie będzie można we Wrocławiu spędzić ten czas, weekend na przykład, jak teraz jest weekend z mojego punktu widzenia. Mówię, ja to dzień wcześniej nagrywam, w tym samym dniu co The Forest. No to dlaczego, halo, dlaczego mi tu nie działa ten? Jeszcze raz, tempomat. Do 80. Dawaj, misiu, dawaj, rozpędzaj się. Jep, tempomat, teraz powinien działać. No, kochani, od 18 listopada, czyli parę dni jeszcze zostało do tego, ażeby we Wrocławiu otworzyli jarmark bożonarodzeniowy. Piękna rzecz. Kto mieszka we Wrocławiu, bądź kto był we Wrocławiu, na pewno zna to miejsce, jeżeli oczywiście był w okresie świątecznym, tak? No i to jest mega, mega, mega klimatyczne miejsce. Jeżeli na przykład wybieracie się w grudniu, czy nawet teraz, od 18 listopada to jest, jeżeli wybieracie się do Wrocławia, zajrzyjcie tam na rynek, koniecznie wieczorem, a najlepiej módlcie się, żeby było zimno i żeby padał śnieg. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, tak? No jak to można chcieć, żeby było zimno i żeby padał śnieg? Przecież to wtedy zmarzniesz i w ogóle i zmokniesz i wszystkie te inne. Ale wtedy tak naprawdę to wygląda najpiękniej. Idziesz, osoby pełnoletnie, wino, ten grzaniec, taki zaje fajny, po prostu w tle piosenki świąteczne, śnieżek jeszcze właśnie jakby się przydał. To by była miazga, naprawdę. To by była miazga totalna. Tak człowiek wtedy psychicznie wypoczywa, że masakra. Nieważne, że tam jest od groma ludzi. Nieważne, że tam jest od groma dzieci, które nie zawsze potrafią się zachować, tak? No, ale mimo wszystko to jest wspaniała rzecz. Tak więc przypominam, jak ktoś... Czekajcie, ja tu muszę chyba tu... Nie chciałem mu już zajeżdżać drogi, bo to by było chamskie. To by było w cholerę chamskie. Dobra, weźmy sobie na razie do 65, bo i tak tutaj jest zakręt, na którym powinienem 40 wchodzić. No, ale co chciałem powiedzieć, że najlepiej jadąc właśnie autostradą, już mówię teraz o realu, najlepiej widząc to autostradą, jadąc autostradą, jak wygląda te zajeżdżanie drogi. Powiedzmy, jedziecie sobie, czy wy na pewno sobie to wyobrażacie, nie? Jedziecie sobie, kurczę, tam 140, tak? No, uznajmy, że to 140, nie? Jedziecie sobie 140 i nagle ktoś wam, wiecie, na lewym pasem oczywiście jedziecie, bo tak się utarło w języku kierowców, albo, no tak mi się wydaje, że to jest język kierowców, to nie jest nigdzie umowne. Nawet na pewno to nie jest umowne. Ale lewy pas jest do zapierdzielania, nie? No i generalnie jedziecie te 140 tym lewym pasem i nagle wyjeżdża wam taki dziadek. Ależ idealnie. Taki dziadek, który jedzie stówą i wiecie, zajeżdża wam drogę, no to automatycznie musicie po hamplach dać, tak? No, a to nie jest fajne. Jeżeli na przykład, a zdarzają się takie osobniki, które jadą o wiele, wiele mniej, no to powiem wam tak, no, jest różnica. Jest różnica i naprawdę klocki hamulcowe strasznie cierpią. I to też niebezpieczeństwo stwarza. Bo chcąc, nie chcąc, zaraz i tak będzie 80. No właśnie. Bo chcąc, nie chcąc, kochani, ale przy takiej prędkości może się wiele rzeczy niedobrych stać. No, tak więc ja na przykład nie jestem zwolennikiem tego, ja staram się to tępić. Czy no, tępić. No, jak ja to mogę tępić? Osoby, z którymi jeżdżę, może tak.
jeżeli zdarzy się coś takiego zrobić, to automatycznie zjebę dostają, że właśnie widzą w lusterku lewym, nie? Że coś tam jedzie i to jedzie dosyć szybko, nie? Po czym nagle, wiesz, no przed sobą mamy, lepiej jak my z tych 100 zwolnimy na te 80, tak? I poczekamy, niż jak ten ktoś, bo niektórzy na autostradzie naprawdę jadą nawet 200 na godzinę, nie? Nie? Wiadomo, im więcej ma możliwości samochód, tym gorzej. Tym gorzej. Mój szef na przykład, on ostatnio się chwalił, że do Warszawy w 3 godziny dojechał, nie? Poniżej 240 nie schodził. Ale i cały bak w swoim Audi ten poszło, nie? Ale to jest człowiek, który... To nieważne. 500 zł na paliwo jednorazowo zostawia na stacji, to jest takie, wiecie, to jest nic. To jest, jak ja bym miał 500 zł na paliwo wlać, przychód 7900. O proszę! To jednak Nikola żyje. No, jak ja bym miał kierowcę Nikola, osiągnął nowy poziom. Bardzo dobrze. Wiecie, jak dla mnie zostawienie 500 zł byłoby takim fanaberią i że mógłbym spokojnie z 2-3 razy w miesiącu tak zostawić taką kwotę, no to naprawdę to by było coś, nie? No, raz może i bym był w stanie to zostawić tak na stacji, ale to już by musiało mi na cały miesiąc starczyć, nie? No, niemniej jednak, no wyobraźcie sobie, teraz on jeździ 240 i taki koleś wyjeżdża mu na lewy pas, który jedzie z tubą. No i teraz weź o 140 zwolni. O, tak jak ja teraz tamtego zwolniłem. To jest tragedia. No. To jest po prostu... Jeżdżenie autem to jest naprawdę niebezpieczna rzecz. Dlatego nie wszyscy powinni być kierowcami. Ja też wychodzę z założenia, że ja też nie powinienem być, ale nie, że mam jakieś przeciwwskazania, nie? No bo Euro Truck Simulator, no to jednak nie jest jakimś tam miejscem, które powinno być wyznacznikiem tego, jak dobrze kierujemy, tak? No ale mimo wszystko wnerwiałoby mnie takie zachowanie niektórych kierowców, więc mógłbym się troszkę nawkurzać, naprawdę. Ej, Boże, kochani, 93 km, ty już? Ja myślałem, że to... 90 już prawie, kurde, ja myślałem, że to jeszcze, wiecie, połowa drogi, gdzieś 150 km. No to leci. Niby tak, no 80 km na godzinę jedziemy. Ale dobrze, bardzo dobrze, bo nie mamy uszkodzonego towaru. I nic się akurat nam nie stanie takiego. Dużej kary nie powinniśmy zapłacić. Tu jest do 110, ale ja nawet tego nie będę wykorzystywał. Tu macie, kontrolę prędkości. To ja może nawet sobie zwolnię. Czy nie muszę zwolnić? Nie, to jest jednak Euro Truck Simulator. O, tu do 70. No jakie... To jest taka hamuwa, że wy sobie nawet nie zdajecie sprawy. Masakra. To jest napijanie, kurczę, portfeli. Przecież tak nie powinno być. Ledwo wjechałem na ograniczenie z 80 i to od razu 70 i już cyk. Jasna dupa, no. Nie przeboleję tego po prostu. Dobra, tu na razie się ładnie mogę wtrążolić. Tu nie powinienem jakoś mega szybko jechać. Chociaż dobra, już do 70 jest, tak więc gitara. Wrocław, Praga. Kurczę, tęsknię za Pragą. Byłem raz i pojechałbym jeszcze raz, ale to na pewno nie w tym roku. Bo nie ma możliwości. Jak wiecie, są inne wydatki. Osoby, które są ze mną prawie na wszystkich filmach, no to wiedzą doskonale, o co chodzi. Bardzo przydatne. Czekajcie, tu muszę skręcić. Mam nadzieję, że nie będzie jakichś tam korków dużych w mieście.
On idzie w lewo, znaczy w prawo, ja idę w lewo. Dobra. O, tak właśnie. Dobra, nikogo nie było. Nikogo nie było, tak więc mam w dupie to. Proszę was bardzo. Teraz będę się za nim tutaj ciągnął, co? Dobra, ustawiłem na 33 tempomat. I ja go nadal doganiam. Chyba nie ma mocy, chłopak. Jak mi się wydaje. Dobra, 31. Teraz uciekł. Może on się tak wolno rozkręcał, kurczę, nie wiem, kto wie. Rozkręcał się jak tasiemiec w dupie. Słyszycie? Ten odgłos silnika. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie będziesz skręcał, nie będziesz skręcał. Co tutaj? Tam nic nie ma. Oczywiście chciałem to o wiele wcześniej zrobić. Ty może zatankujmy sobie od razu, co? Bo i tak mamy już... Dobra. Zatankujemy sobie. Bo nie wiadomo, kiedy następnym razem będziemy mogli zatankować. Mhm. To wybrałem. To wybrałem czas na ten... Na tankowanie. Dwa tysiące, no dobra. 440 litrów. To jest właśnie to, o czym mówię. Takie kwoty na paliwo są straszne. Ale to i tak na razie mam zysk, więc nie narzekam. No, po co? Lera, po co, skoro można tutaj fajne dosyć pieniążki dostać. Dobra, 73. To jest max, co mogę tutaj użyć. I tak już jesteśmy, 37 km mamy, jest godzina 7 rano, 34 minuty i będziemy na miejscu. Tak więc dlaczego nie? Tak więc dlaczego nie, kochani? Zastanawiam się ogólnie też do dodania podkładu delikatnego muzycznego do każdego Eurotracku. Tylko że to jest, widzicie, problem w tym polega na tym, że jednak to by trzeba było wyszukać te 25 minut coraz to innej muzyki. Kiedyś możliwości się kończą chyba, nie? Bo też czekajcie, jaka jest zasada? Zasada jest taka, że ja nie chcę byle czego, byle gówna dawać, tak? Tylko jednak chcę, żeby te piosenki mi się podobały, żeby wszelkie nuty, które słyszycie, były poniekąd taką wizytówką mnie i mojego kanału. Więc to nie jest kwestia, wiecie, NCS, kopiuj, wklej i to wszystko, tak? Nie. No. Ale dobra, no pomyślę. Pomyślę, pokombinuję i wtedy będę wiedział. A powiem wam szczerze, teraz wam naprawdę powiem bardzo, bardzo szczerze coś. Ogólnie myślę nad tym, żeby serię z Eurotracka zakończyć. Mimo że nawet nie kupiłem Skandynawii jeszcze i Skandynawia naprawdę dałaby mi pewnie wiele. Promoc też by mi dała wiele, ale czuję po prostu, że nie wiem, że zbliżam się do takiego momentu, w którym chyba mam już spóźnienie, w którym wypadałoby jednak przestać nagrywać Eurotracka i skupić się na innych rzeczach. Na przykład na dokończeniu Mafii, na The Foreście, na zbliżającym się Mountain Blade, na Raście. Jeżeli okaże się fajną gierką, no to będzie, byłaby kolejna seria. A Eurotrack jest taką, wiecie, no grom... Cholera, nienawidzę tego kamieniołomu. Nienawidzę tego kamieniołomu. To mogę już wyłączyć.
Ty, bardzo dobrze. Ciekawe, czy będę miał stąd następne zlecenie. Ja będę musiał stąd uciekać, kurczę. Bo ja znowu nie wyjadę. Tam. Dawaj, 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 misiu. Bo ten kamieniołom jest tak zbagowany, że to po prostu masakra. Cyk. Doskonale. Ty, dlaczego ja nie mam ten bonusa? Patrzcie, wynagrodzenie podstawowe tyle. Premia za wprawę 8000, ale bonus za niebezpieczną dostawę, klasa ADR1. No i dlaczego tego nie ma? Tylko jest doświadczenie 54. Masakra, nie wiem. 1000 i 7000 za szybką dostawę. No dobra, 52 tysiące w sumie zarobiłem, czemu nie? Mimo wszystko nie jest to źle, mam 280 już tysięcy stan konta. Jak na liczbę kierowców 2, to i tak jest w sumie mało. Ale patrzcie, zysk z ostatnich 7 dni. 7 dni i prawie milion. Nie? Dobra, kochani, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. I do następnego z serii Euro Truck Simulator. Pozdro. Szybera. Hej, hej.